Dobry wieczór Państwu. Polska Hokej Liga wraca po reprezentacyjnej przerwie. Część drużyn mogła na tym skorzystać i miała. I rozpoczynamy to spotkanie pierwszym bulikiem, w którym Roman Rad skuteczniejszy i to on wywalczył pierwszy. Chodzi o Tauron Podhale, chociaż o tym może za chwilę, bo Krakowianie z pierwszą groźną akcją. Raz kolejny Krakowianie Rad. Stawił krążek Kinunenowi. Obrońca potrafi uderzyć, a poprawione mam wrażenie jeszcze to uderzenie fińskiego defensora przez bodajże Daniela Krejciego. Ląduje w siatce i mamy pierwszą bramkę w tym spotkaniu. 90 sekund potrzebowali. Kudin. Będzie groźnie pod bramką rożyć tego krążka jeden z hokeistów Szarotek. Teraz błąd popełnia Bizub i ma problem z powrotem do bramki. Z tego starał się. Stają się górale Słowakiewicz. I z problemami Rok Stojanowicz. Wronka jednak przejmuje to zagranie i teraz będzie groźnie pod bramką Bizuba. Skrócił jednak Bizub. Jego ręce stoczą bój hokeiści z obu drużyn. Tym razem Krakowianie wygrywają to wznowienie i świetnie wypatrzony Erik Niemec i mamy 2-0. Prześledźmy sobie tę akcję raz jeszcze. Erik Niemec zupełnie niepilnowany. Pogubili się obrońcy Tauron Podhala. No i wykorzystał. Teraz Switana ładnie poradził sobie Przygocki. Nie ma gola. Świetnie teraz wywiązał się ze swoich obowiązków Rok Stojanowicza. Jeszcze czekałem na to, który oprócz Jerzego Guli były drugim asystującym, a tu tutaj zgotowali nam niemałe emocje hokeiści drużyny gości. Teraz to samo starają się czynić po drugiej stronie. Patryk Wronka mieszają teraz stronami Krakowianie do Damiana Kapicy. Kapica Bizub broni, musi się jednak szybko przesunąć. To się udało wszystko. I napędzają się Nowotarżanie. Dosyć swobodnie poradził sobie. Za dużo powiedziane, bowiem jeszcze 57 sekund spędzi Radosław Sawicki poza lodem. Kowoko z Pawłem Bizubem jednak nie opanował krążka. Teraz będzie miał taką okazję. Ależ Jerzek i fantastyczne, precyzyjne uderzenie, które bardzo szybko podwyższa nam prowadzenie w tej drugiej tercji, bowiem minutę i 15 sekund Krakowianie potrzebowali od momentu wyjazdu na lód. Do tego już zjechała do zmiany w jej miejsce ta pierwsza, jeżeli chodzi o krakowską drużynę i groźnie po tym podaniu nie skierował gumy do siatki. Teraz jeszcze Sawicki i to, co nie udało się środkowemu jego ataku kilka sekund temu, udaje się po raz drugi w tym spotkaniu Radosławowi Sawickiemu, który na raty, ale jednak pokonuje golkipera Tauron Podhala i mamy już. Czasem Krakowianie wygrywają to wznowienie pod bramką Bizuba i mamy gola zdobytego przez Roberta Araka. Za momencik prześledzimy sobie na powtórce, jak do tego doszło. Jiří Gula do partnera z obrony, który jak wiemy czynił to w poprzednich rollingiem. Teraz będzie trochę miejsca z prawej strony. Jeszcze starał się obsłużyć partnera Damian Kapica, który to zagranie przez Maunulę. Jeszcze 5 sekund. Robert Arak i fantastycznie wyłapuje ten syrena. I rozpoczynamy trzecią odsłonę tego spotkania. Hokej EU, jeżeli chodzi o statystykę strzałów, a tymczasem Nowotarżanie, którzy wyrwali się. Jerzek, Jakub Szaur oraz Jiří Gula to obrońcy tej formacji. Wronka i Słupek. Udało się gumę wywalczyć, jednak ta już szybko odebrana Nowotarskim Szarotką i Damian Kapica, który pokonuje Szymona Klimowskiego w tej trzeciej tercji, podwyższając prowadzenie po też takiej na swój sposób akcji, która urodziła się w dosyć chaotyczny sposób, ale najważniejsze, że mocno tam naciskany przez Raczuka poradził sobie jednak Worona. Jak spróbują rozegrać to Nowotarżanie, to już jednak historia. My przenosimy się z powrotem pod bramkę Szarotek. Graborynko i 7-0. Strzelcem jednak nie obrońca Komarch Krakowi, bowiem jeszcze były przed bramką partner, który ten krążek strącił. W tym momencie widzimy to wszystko.
Sawicki na lewą stronę, tutaj prędko Kasperlik. Szaroka, wycofanie na niebieską, mamy uderzenie, krążek przed bramką, ale nie będzie uznany, bowiem teraz Klimowski, wyczyszczona tafla przed bramkarzem po tej interwencji, ale już po kolejnej Klimowski bezradny, zasłonięty miałem wrażenie przez obrońcę swojej drużyny i Robert Darak z kolejnym trafieniem między łyżwami Patryka. Statystycznie jak wyglądają te transfery dokonane przez drużynę Pasów, a tymczasem mamy gola na 9-0. Będą jednak więc próbowali tutaj zmierzyć się z zadaniem powalczenia z wynikiem dwucyfrowym. Krakowianie, Radosław Sawicki dogrywającym i Martin Kasperlik. Dokonała Krakowia, no to średnio wyciągnęlibyśmy zawodnika z 20 średnią Polskiej Hokej Ligi i mamy trafienie będące jednocześnie otwierającym nam drugą cyfrę z przodu. Jiří Gula z 10 golem dla Komarch Krakowi w tym spotkaniu. Mają jeszcze Krakowianie dwie, ale tutaj niewiele brakowało, a Robert Darak skarciłby gości. I teraz obramowanie było słychać. Robert Darak wydawał. Nie została ona jak na razie podbudowana jakoś specjalnie, chociaż jeszcze jeden raz i jeszcze jeden raz spróbowali. Nowo tarżanie szczęścia pod krakowską bramką, udowodnił tymi interwencjami Rok Stojanowicz, że na to czyste konto zasłużył także swoją pracą. Tymczasem w Krakowie wygrywają wysoko, bo 10-0